Panie przewodniczący, ja chciałam się dowiedzieć o to, jakie jest stanowisko klubu PO w sprawie tej wiadomości dnia, to znaczy takiej, że będziemy ostro negocjować z NATO w sprawie wycofania, znaczy strategii NATO na wycofanie się lub pozostanie w Iraku. Jak pan przewodniczący się zapatruje na to? Jesteśmy przed posiedzeniem Rady Bezpieczeństwa Narodowego w tej sprawie. Nie ma stanowiska klubu dotyczącej tej sprawy. Jest to kwestia bardzo złożona. Nie ma też żadnych propozycji prowadzenia ostrych negocjacji z dowództwem sojuszu. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, iż Polska musi, kierując się swoim interesem narodowym, dopełnić wszystkich sojuszniczych zobowiązań. Nasza obecność w Afganistanie jest dopełnieniem powinności sojuszniczych i jest kapitałem na przyszłość, ponieważ realizujemy teraz zasadę wszyscy na rzecz jednego, którą będziemy chcieli wyegzekwować wobec naszych sojuszniczych przyjaciół, wtedy, kiedy znaleźlibyśmy się w opresji. Dlatego też problem, o którym mówimy, jest problemem złożonym, a propozycje rządu w tym zakresie należy kierować jako kierunkową i wpisującą się raczej w strategię sojuszu, który musi zastanowić się, jaką politykę prowadzić w Afganistanie i jak zakończyć swoją misję, niż w działania o charakterze indywidualnym. To jest sojusz, to jest gra zbiorowa, z której się wyłamywać nie wolno i Polska, miejmy nadzieję, nie uczyni niczego, co podważałby spójność traktatu i sojuszu. Ja mam pytanie, bo to jednak sojusz wojskowy, militarny, prowadzimy działania wojenne na przykład w Afganistanie, będąc członkiem sojuszu. Czy tego typu rozmowy nie powinny być prowadzone jednak kanałami dyplomatycznymi wewnątrz NATO, a nie prasowymi, bo już, no, że tak powiem, w świat, do NATO, do sojuszników i również na przykład do Afgańczyków, bo mają również anteny satelitarne, ten przekaz idzie po prostu, ten przekaz od polskiego rządu. Przekaz od polskiego rządu jest póki co bardzo ogólny. Ale tam są, przepraszam panie pośle, tam są konkrety, to znaczy właściwie wymagania polskiego rządu w stosunku do sojuszu, tak? To znaczy nasze wymagania, tak? Polski rząd, a uczynił to w jego imieniu pan minister Klich, proponuje rozwiązania, które są w pełni skorespondowane z polityką proklamowaną przez sojusz ustami głównodowodzącego sił w Afganistanie, generała Krystala. To po pierwsze. Po drugie, problem, o którym mówimy, posiada różne parametry. Nie tylko parametr wojskowy, ale również polityczny. Byłoby rzeczą nikczemną, by w państwach demokratycznych i prawnych prowadzić sprawy ważne, dotyczące substancji narodowej ich bezpieczeństwa pod nieobecność czynników opinii publicznej, którą reprezentują między innymi media. Dlatego należy prowadzić z otwartą przyłbicą, uczciwie, na różnych płaszczyznach stosowne ustalenia, ale z zachowaniem jednej rzeczy, która jest warunkiem podstawowym w takich przypadkach, zasady odpowiedzialności za słowo i za decyzję. Rozumiem. Niektórzy komentatorzy, ale powtarzam, no niektórzy tylko, mówili o tym, że słowa pełniącego obowiązki prezydenta marszałka po pierwszym, tym takim najgorszym, najstraszliwszym w skutkach, ostatnim z zamachów, w których zginęli polscy żołnierze, następne te kilka incydentów, które się wydarzyły w Afganistanie, były związane właśnie z tą taką bardzo szybką wypowiedzią o tym, że musimy się wycofać, tak? I że to drugą stronę mobilizuje do działań przeciwko i że to jest główny powód, dla którego te rozmowy tego typu nie powinny się toczyć niestety poprzez media, tak? Jeśli chodzi o sojusze wojskowe. Co pan przewodniczący sądzi na ten temat? Sądzę, że
trudny jest żołnierski los, ale weń komponowane jest ryzyko utraty zdrowia i śmierci. Ci, którzy służą w Afganistanie, służą tam nie jako niewolnicy totalitarnego państwa, ale jako świadomi, dobrze opłacani i zrekrutowani na zasadzie dobrowolności żołnierze. Żołnierze państwa demokratycznego. Stąd przywiązywanie nadmiernej wagi, wywołanie histerii, wtedy, kiedy dochodzi do przykrych incydentów, utraty życia przez tych, którzy walczą o demokrację, walczą z terroryzmem w Afganistanie spośród polskich żołnierzy, jest nieodpowiedzialnością. Przypomnijmy, iż współczynnik zabitych i rannych w polskim kontyngencie jest najniższy spośród innych reprezentacji narodowych w siłach ISAF. Zatem należy nie wyciągać wniosków z tego rodzaju incydentów, które by miały charakter strategiczny. Należy pozostawać do tych bardzo przykrych wydarzeń w pewnym dystansie. Nie można kierować się koniunkturą dnia, wydarzenia, incydentu. Ale piłka jest po dwóch stronach. Otóż politycy powinni zachować się odpowiedzialnie. Czy nie powinni zachować się odpowiedzialnie również reprezentanci mediów? Zamiast histeryzować, podnosić przedwcześnie krzyk, lamentować, rozdrapywać problem, proszę, żeby pomyśleć o możliwości zachowania pewnego dystansu i odpowiedzialności. Jeżeli brak tego dystansu i odpowiedzialności wśród polityków, niech ta czwarta władza doprowadzi ich na właściwe pozycje. Jednym słowem, nie możemy rozmawiać w sposób spektakularny i jątrzący o ważnym problemie. Nie mogą tego czynić ani media, ani politycy. Negocjacje muszą się odbywać w trybie ustalonym pomiędzy członkami Sojuszu Północnoatlantyckiego, nie przez media. Oczywiście opinia publiczna ma tutaj, polska opinia, swoje znaczenie i swoje prawa, ale musi być przede wszystkim dobrze poinformowana o tym, jakie są okoliczności obecności polskich wojsk w Afganistanie i powinna być wypracowana strategia wypełniania tej misji i wycofania się z niej wtedy, gdy będzie właściwy po temu czas. Ale jeszcze raz podkreślam, nie jest dobrym okresem do takiej mało odpowiedzialnej dyskusji, bez dobrego poinformowania, gruntownego, głębokiego opinii publicznej w czasie kampanii wyborczej. W jakim sensie kampania wyborcza ten temat może wywołać, ale to powinno być na innej zasadzie robione. Mianowicie można byłoby i pewnie trzeba nawet postawić kandydatom pytanie związane z naszym udziałem w zobowiązaniach sojuszniczych w ramach NATO i w tym może i powinno nawet może paść pytanie o ocenę naszego udziału w Afganistanie, skutków tego udziału dotychczasowych i perspektywy dalszej, ale to powinna być poważna debata, a nie taka sytuacja, kiedy jeden z kandydatów, i to uznawany za poważnego, choć to była wypowiedź bardzo mocno niepoważna, mówi coś nieodpowiedzialnego i wokół tego kręci się następnie cała dyskusja. I ja mam niestety wrażenie, że dzisiejsze zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego również wpisuje się właśnie w ten rytm bardzo gorący, coraz gorętszy rytm kampanii wyborczej i że w gruncie rzeczy ta pierwsza wypowiedź była powodem dzisiejszej Rady, bo gdyby nie wywołał tego taką nieodpowiedzialną postawą pan Komorowski, to dzisiaj by nie zwoływał być może Rady Bezpieczeństwa Narodowego na ten temat. Pośpiech ten, w którym się o tym rozmawia, gorączka temu towarzysząca, nie służą dobrze sprawie, nie służą dobrze sprawie bezpieczeństwa polskich żołnierzy w Afganistanie i nie służą dobrze niestety sprawie polskiego bezpieczeństwa państwowego. A to powinno być dla nas wszystkich priorytetem, czymś absolutnie najważniejszym i dlatego o tym rozmawiać trzeba, ale trzeba rozmawiać o tym w trybie bardzo odpowiedzialnym, z najwyższą troską o państwo, z najwyższą troską o jego bezpieczeństwo i bezpieczeństwo obywateli, a w przypadku misji afgańskiej o bezpieczeństwo naszych żołnierzy.